Test of English for Aviation koncentruje się na weryfikacji poprawności skuteczności komunikacji w języku angielskim. Liczy się płynność, szybkość reakcji, komunikatywność, poprawność, wymowa. Can I see your ID, please? Thank you very much. Okay, here you are. This is the test of plain English, not of procedural English. What is your role in aviation? I'm a private pilot. Thank you. Część pierwsza egzaminu to ogólna rozmowa dotycząca doświadczenia, pasji, planów na przyszłość, oczywiście w kontekście lotnictwa. If you want to be a good pilot, you have to train every time. How difficult was it for you to become a pilot? It's very difficult because you have to spend a lot of time for training. W części 2a należy jak najwierniej powtórzyć 10 usłyszanych komunikatów. I cannot hear what you are saying. Please say each word twice. What's the message? I cannot hear what you are saying. Please say each word twice. W części 2b egzaminu należy do kolejnych 3 odsłuchanych nagrań zadać pytania, aby uzyskać dodatkowe informacje. We have a problem. We cannot move. Ask questions. Where are you? Are you on taxiway or are you on stand? Thank you. W części 2c po odsłuchaniu nagrania udzielamy rady lub sugestii postępowania. We need some help. We can't hear anything. Give advice. Please change frequency to the emergency frequency 126.250. Thank you. Trzecia, ostatnia część egzaminu to opis zdjęć przedstawiających rozmaite sytuacje lotnicze i oczywiście rozwinięcie rozmowy. To ćwiczenie również składa się z 2 etapów. In this picture I can see the military plane and the aircraft carrier. I can see a lot of stuff. They're preparing planes for the takeoff. Thank you. Please tell me what are the similarities and the differences between these two runways. Differences are, as for example, the picture A is runway on the A is on the aircraft carrier, and the picture number B is on the island. Picture A is military and picture B is civil. In which conditions is taking off and landing more demanding for the pilot? In my point of view, the conditions on the picture A are more demanding for pilot because the runway is situated on the aircraft carrier and it's moving.